Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku zrobię sobie opening Karnetu Zadymiarskiego 11 sezonu Biokobuła od poziomu 1 do poziomu 35. Ale zanim zacznę tutaj to wszystko otwierać i odbierać te wszystkie nagrody, no to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję na pewno z dzwoneczkiem, byście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie również łapkę w górę pod filmem, będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. Oraz polecam wam również wesprzeć mój kanał, ponieważ daje wam to dużo bonusów i nagród, a wesprzeć mój kanał możecie już od 2 zł, a za poziom np. PaySafe Cardem jest naprawdę warto. No i jak wiecie lub też nie, do tej pory jeśli robiłem openingi, no to zazwyczaj, no w większości, openingu tak było, że po prostu w openingach właśnie otwierałem sobie nagrody od 1 poziomu do 30, później od 31 do 60 i później od 61 do 70, czyli zawsze były właśnie 3 odcinki, no zazwyczaj z openingu właśnie Karnetu, a od teraz będę robił tak, że po prostu będę robił 2 jakby odcinki z Karnetów, jeśli będę otwierał właśnie Karnety Zadymiarskie, czyli po prostu od 1 do 35 i od 36 do 70, tak teraz będę robił, więc teraz będą jakby, wcześniej były 3 filmy zazwyczaj, a teraz będą po prostu 2 filmy. A więc tutaj taka informacja, więc myślę, że możemy sobie od razu przechodzić do Karnetu Zadymiarskiego, lecimy sobie z openingiem, a więc dobra, zaczynamy sobie tutaj i otwieram sobie na początek skrzynkę. Okej, mamy tutaj monetki, punkty do Stu i do Karla oraz do El Primo i mamy też po 2 żetonów na sam start, więc okej, fajnie, dobra, lecimy sobie dalej. Słuchajcie, myślę, że zacznijmy sobie tak z grubej rury. Teraz sobie otworzyliśmy ten tak jakby zerowy megabox, za ten zerowy poziom, można tak powiedzieć. I słuchajcie, zacznijmy sobie teraz już, myślę, że od nowej postaci, bo wiem, że też na to czekacie, że chcecie tutaj, no wiadomo, że Zadymiarze są fajni, jak się ich trafia i tak dalej, więc ja tutaj myślę, że możemy sobie na samym starcie po prostu otworzyć, znaczy odebrać tego Zadymiarza, więc ja klikam i uwaga, jak widzicie, w tym momencie nowy Zadymiarz Eve jest na moim koncie, no i tutaj tak się prezentuje ta animacja, więc tutaj opis jest taki: Eve uważa, że wszyscy mogą być wartościowi, jako zasoby dla jej dzieci, więc okej, dobra, lecimy sobie tutaj dalej, mamy tutaj nowego Zadymiarza na samym starcie. Więc lecimy sobie z tym openingiem dalej, więc dobra. Tutaj mam oczywiście malutką skrzyneczkę, więc dobra, otwieramy sobie i teraz fajnie, ponieważ teraz będę mógł trafiać nawet punkty do właśnie do Eve, czyli do nowego Zadymiarza. No i tutaj będę sobie przydzielał te punkty wszystkie w dzisiejszym odcinku też do nowego Zadymiarza, bo tutaj no wiadomo jest to nowy Zadymiarz, więc fajnie tutaj by było do niej, do tego Zadymiarza przydzielić punkty. A tymczasem mamy tutaj 7 w megaboksie, wow, co tu się dzieje? Uwaga, zobaczmy. Mamy tutaj punkty do Bibi, do Pam, dalej mamy do Bi, mamy do Poco, mamy do Asha i uwaga, mamy tutaj dwójkę czerwoną, po prostu czerwoną się za tą dwójkę i uwaga, zobaczmy, mamy tutaj teraz Star Power, okej, jest to Star Power do Amber. Dzięki płomieniu działa tak, że Amber może mieć jednocześnie 2 kałuże z paliwa, gdy stanie przy którejś z nich, automatycznie doładowuje super atak. Więc bardzo fajnie, bo tutaj mamy Star Power i lecimy sobie dalej. Uwaga, co tutaj będzie? Mamy tutaj jeszcze gadżet. Okej, mamy gadżet do Ems, kwasowy spray. Działa on tak, że następna chmura sprayu do włosów Ems może przechodzić przez ściany, ale zadaje 20% mniej obrażeń. Więc okej, jest to całkiem fajny gadżet, więc lecimy sobie dalej. No, tutaj dopiero zaczął się ten film, tak naprawdę. Ten cały opening, już mamy nowego Zadymiarza, nowy Star Power i nowy gadżet. No, jak widzicie, teraz dopiero lecimy z drugim poziomem, więc jeszcze tych nagród będzie bardzo dużo. Jak widzieliście, mieliśmy gemy, więc gemy się na pewno przyda. Lecimy sobie tutaj dalej. Okej, mamy tutaj 40 tych punktów boty na jakiegoś Zadymiarza wybranego przez nas, więc sobie oczywiście to wybieram do Eve, bo to jest, no, jest to najnowszy Zadymiarz. Tutaj znowu punkty, znowu one powędrują oczywiście do Eve, bo tutaj wszystkie punkty dzisiaj będę przydzielał do... No raczej będę te punkty przydzielał wszystkie do tego Zadymiarza. Lecimy sobie dalej, okej. Oj, tutaj mamy punkty do Eve, okej, do Bibi jeszcze mamy. Lecimy sobie dalej, tutaj 50 monet, okej, teraz Big Boxik, cyk, 103 monety, do Eve 10 punktów, do Kruka 11 i do Ems 12. Tutaj bardzo szybko to teraz otwieram, żeby tutaj było dynamicznie, żeby tutaj było ciekawie. Więc tutaj otwieram to jak najszybciej mogę w tym momencie. Tutaj, no, mamy jeszcze po 2 żetonów w tej skrzyneczce. Okej, teraz mamy monety, więc to sobie szybko pomijmy. Dobra, kolejne monety, również sobie to pomijam. Dobra, lecimy sobie dalej. Mamy tutaj kolejną skrzyneczkę, 33 monety, do Baza 14 punktów, do Byrona 16. Jak widzicie, mamy kolejną czerwoną świecącą jedynkę, więc uwaga, klikam i mam tutaj Star Power. Dobra, mamy tutaj Star Power do Loli, gojący pocałunek i działa tak, że pociski wystrzeliwane przez ego Loli przywracają stojący na ich drodze sojusznikom 100 punktów życia. Więc okej, fajnie, bo tutaj mamy kolejny Star Power. Więc ja się naprawdę cieszę, bo no tutaj wiadomo, że no fajnie by było trafiać tych Star Powerów jak najwięcej, bo Star Powery no to są, nie są one takie łatwe do trafienia, są one dosyć, no ciężko jest je trafić, zwłaszcza gdy tych Star Powerów ma się bardzo dużo do trafienia, więc no tutaj jak najbardziej ja Star Powery chętnie tutaj przygarnę, że tak powiem. Dobra, lecimy sobie z kolejnymi skrzyneczkami. Okej, mamy tutaj punkciki, ale w tej skrzynce akurat nic takiego zbytnio ciekawego nie ma. Teraz mamy Megaboxa za 10
czwarty poziom, okej. No i tutaj mamy tylko monety i jeszcze tutaj punkty, więc no taki średni ten megabox, ale dobra, przydzielam sobie te punkty mocy oczywiście do mojego najnowszego zadymiarza, którego w sumie na samym początku tego filmu odblokowałem. No i teraz mamy pakiet oznak, więc dobra, klikam sobie w pakiet oznak i uwaga, zobaczmy, mamy tutaj emotkę do Pana P, do Amber i do 8-bitowca i naprawdę są to całkiem fajne emotki, ponieważ jak widzicie, mamy tutaj płaczącego Pana P, płaczącą Amber, no i 8-bitowca, który pokazuje łapkę w górę, więc są to emotki nie najgorsze, są one całkiem okej. No i tutaj, skoro 8-bitowiec pokazuje łapkę w górę, no to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, będzie mi bardzo miło. No myślę, że 8-bitowcowi też, także zostawcie łapkę w górę. No i lecimy sobie z tym openingiem oczywiście dalej, okej. Tutaj mamy punkciki i mamy kolejną czerwoną świecącą budynkę. Uwaga, czy to będzie Star Power? Uwaga, no tym razem mamy gadżet, ale jest to gadżet do Loli. Do Loli trafiłem Star Power i teraz mamy gadżet, więc fajnie. Jest to gadżet sobowtór, działa tak, że Lola i jej ego zamieniają się miejscami i odzyskują 350 zdrowia. Okej, lecimy sobie dalej, teraz podwa żetonu, więc no fajnie, fajnie. Mamy teraz kolejną skrzyneczkę, tutaj mamy 70 monet i oczywiście punkty mocy, które sobie, no przydzielę wiadomo do kogo, wiadomo do kogo. No więc zjeżdżam sobie tutaj na dół i potwierdzam to. Dobra, tutaj kolejne punkty, znowu szybciutko to przydzielam do tego samego zadymiarza znowu. Okej, dobra, potwierdzamy wszystko do if. Dobra, tutaj mamy 50 monet, tutaj duża skrzyneczka, okej, klikamy szybciutko. Dobra, mamy tutaj monetki, do Serge'a punkciki, do Le Primo punkciki i do Squeak'a punkty. No i to w tym Big Boxie na tyle. Ale za to mamy teraz kolejnego, więc zobaczymy co tutaj będzie. Uwaga, mamy tutaj monety, dalej mamy punkty do Rico, do Barley'a. No i do Asha i tutaj w tym Big Boxie również to na tyle, ale teraz mamy za to 10 gemów, więc bardzo fajnie, bo to się na pewno mi przyda. Teraz mamy monety, okej. Tutaj mamy kolejnego Big Boxa, więc okej, tutaj szybciutko sobie to otwieram. Nic takiego ciekawego tutaj również nie ma. Teraz punkciki do Eve sobie szybko przydzielę. Kolejne punkty mocy do tego zadymiarza trafiają. Okej, i teraz malutka skrzyneczka, zobaczmy. Tutaj mamy 12 monet, do Broka 6 punktów i do Nity również 6 punktów. Tutaj mamy monety. Teraz mamy Big Boxika kolejnego, dosyć dużo tych Big Boxów tutaj mamy. Okej, tutaj no w tym Big Boxie również nic ciekawego, więc teraz kilka Big Boxów, no nie było w tych Big Boxach jakoś nic ciekawego, ale za to teraz mamy Mega Boxa i uwaga, zobaczmy co tutaj będzie i tutaj mamy, no niestety tym razem 5 rzeczy, 319 monet, punkty do Spike'a, do Carla, do Barley'a, do Pam i do Amber, no i to tyle. Wcześniej mieliśmy w Mega Boxie 7, więc tutaj, no i ogólnie do tej pory całkiem sporo tych nowych rzeczy trafiłem już, więc naprawdę fajnie. A to jeszcze nie jest koniec, jeszcze dosyć dużo tego tutaj wszystkiego będzie, dosyć dużo skrzynek tutaj jeszcze przed nami. Lecimy sobie dalej, przejdziemy sobie te punkty, no wiadomo, że do Eve znowu, bo wiadomo, że jest to nowy zadymiarz i fajnie było ulepszyć go no, na jak najwyższy poziom, więc dlatego te punkty do tego zadymiarza przydzielam. Teraz mamy Mega Boxa, klikam i tutaj mamy 6, okej, mamy teraz 6 rzeczy, więc dobra, zobaczmy, czyli to oznacza, że będzie czerwona świecąca jedynka. Tutaj oczywiście były monety, punkciki, teraz mamy do różnych zadymiarzy, okej, i uwaga, czy to będzie Star Power, czy to może będzie coś innego, uwaga, czy to będzie Star Power, no niestety, mamy tutaj gadżet, ale tak mega, mega fajnie, i tutaj mamy gadżet do Groma, salwa kolegów. Działa on tak, że przy następnym ataku Grom szybko rzuca trzema kolegami po kolei, więc okej, bardzo fajnie. Tutaj mamy w tym odcinku dosyć sporo, no w tym openingu, dosyć sporo trafiłem już Star Powerów i gadżetów, więc bardzo fajnie, a tutaj jeszcze przed nami, no naprawdę dosyć sporo tych skrzynek, więc tutaj jeszcze myślę, że coś się powinno tutaj jeszcze trafić, jakiś Star Power czy też gadżet. Mieliśmy już też zadymiarza na samym początku, więc bardzo fajnie. Teraz mamy 20 gemów, okej. Lecimy sobie dalej, teraz punkciki mocy właśnie do tego zadymiarza, którego dzisiaj odblokowałem, więc zjeżdżam sobie tutaj na dół. Okej, potwierdzamy tutaj, dobra, szybciutko. Lecimy sobie z kolejną skrzyneczką, uwaga, uwaga, klikam. Mamy tutaj monety do 8-bitowca punkty, dalej do if, no i do bo. No i to tyle, tutaj mamy teraz monety, więc okej. Malutka skrzyneczka, zobaczmy, tutaj mamy 17 monet, do Mortisa 6 punktów i do Meg 10 punktów, okej, dobra. Teraz punkciki mocy. Ja tutaj oczywiście to wszystko cały czas szybko otwieram i odbieram, jak najszybciej mogę. Dobra, tutaj mamy oczywiście znowu punkciki przydzielone do Eve. Dobra, tutaj lecimy sobie z kolejną skrzyneczką. Dobra, tutaj z tego co widzę w tym Big Boxie również nic ciekawego nie ma. Teraz mamy 75 monet. Znowu punkciki, dosyć sporo tych punktów tutaj przydzielam. Okej, zjeżdżam sobie tutaj na dół. Dobra, okej, cyk. No i dobra, lecimy sobie dalej. Teraz mamy dwa Big Boxy przy jednym poziomie. Za 17 poziom są dwa Big Boxy. To był chyba 17.
16 poziom. Tutaj mamy po 2 żetonu, 200. A nie, to był 27, no właśnie, coś mi się nie zgadzało, 27, to 20, za 27 poziom. Okej, lecimy sobie dalej. W tym Big Boxie również nic ciekawego nie ma. Lecimy sobie dalej, teraz mamy 75 monet, teraz malutką skrzyneczkę. Z niej mamy oczywiście również monety, no i kilka punktów do dwóch zadymiarzy. Teraz mamy 125 punktów, więc całkiem sporo. Przedzielam sobie oczywiście to również do Eve. Lecimy sobie dalej, tutaj mamy Big Boxika, więc sobie również go otwieram. Dobra, okej, zobaczmy, mamy tutaj 75 monet, do Griffa 11 punktów, do Cole 15 i do Mortisa 30. I teraz mamy za 30 poziom Mega Boxa. Mamy tutaj monety, punkty do Qua, do El Primo, do Franka, do Groma, do Penny. No i mamy tutaj jeszcze po 2 żetonów jako bonus. No i słuchajcie, zawsze w tym momencie kończyłem odcinki z openingów, ale teraz, tak jak mówiłem, będę robił nie 3 odcinki z openingu karnetu, tylko będę robił po 2, czyli będę otwierał po prostu na jednym połowę i na drugim połowę. Więc lecimy sobie dalej, tak? To bym już kończył, tak to sobie lecimy dalej, więc tutaj myślę, że całkiem fajnie. Dobra, tutaj mamy emotkę do Eve, taką, no jest to najgorsza teoretycznie emotka do tego skina z tego karetu, bo jest ona najłatwiejsza do odblokowania. Dobra, lecimy sobie dalej. W tej skrzyneczce nic takiego ciekawego nie było, ale może tutaj będzie. Uwaga, zobaczmy, mam tutaj monety do Nani, punkty do Leona, no i do Tary, i na razie z tych Big Boxów nic nie chce nam ciekawego wypaść, ale spokojnie, to jeszcze nie jest koniec. Teraz mamy emotkę z taką płaczącą Eve i ona tutaj płacze takimi żółto, trochę zielonymi może łzami, więc ciekawie. Dobra, tutaj mamy malutką skrzyneczkę, w niej 30 monet, w niej również 6 punktów do Loli i 10 do Byrona. No i tutaj mamy teraz punkty mocy, więc no wiadomo, że to pójdzie sobie do Eve, tutaj chyba nawet nie trzeba tego mówić. Potwierdzam sobie to. Tutaj lecimy sobie teraz z Megaboxem, jest ostatni Megabox w 10 odcinku, więc klikamy sobie szybciutko. No i tutaj niestety mamy piątkę, czyli chyba czerwonej siedzącej jedynki w tym Megaboxie nie będzie. Tak jest, no niestety nie ma, ale jeszcze tutaj kilka nagród przed nami. Mamy teraz klaszczącą Eve, taką emotkę, więc okej, fajnie. Lecimy sobie dalej, jest to ostatnia nagroda w 10 odcinku i jest to Big Box. I uwaga, klikamy sobie tutaj i zobaczmy, czy tutaj będzie czerwona siedząca jedynka. No niestety, jak widzicie, nie. Mamy tutaj na sam koniec 30 punktów do Jessie. No jak widzicie, w tym karnecie zadymiarskim to na tyle. Oczywiście to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy opening, no bo będę nagrywał właśnie jeszcze drugi opening. Jeśli biję sobie cały karnet, no to nagram właśnie kolejny opening drugiej połowy karnetu zadymiarskiego. A więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc mam nadzieję, że ten film się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem oraz nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału. Najpierw z dzwoneczkiem, abyście na bieżąco z moimi filmami. No i też przypominam wam, że możecie wesprzeć mój kanał, ponieważ dajemy to dużo bonusów i nagrywam, jest naprawdę warto. No i ja już serio nie przydam tego filmu, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!